Dzień dobry Państwu. No mamy dzisiaj w Gdańsku w tej chwili minus 8, ale w nocy było minus 12. A ja się wybrałem dzisiaj na rynek na Elbląską. To prowadzi to Stowarzyszenie Kupców. Zaprasza w poniedziałek, czwartek od 6 do 14 i w sobotę też. Idziemy dalej, zobaczyć co tu mają. Podobno są tanie jajka, chciałbym to zobaczyć, czy to prawda. No, większość tutaj pozamykane, bo mróz jest. To nie wszyscy są się otwierać takie mrozy, prawda? Ale idziemy zobaczyć, co tu się dzieje na rynku. No, poniedziałek jest dzisiaj, no, dzień rynkowy, prawda? Ale proszę Państwa, no, na rynku zbyt wielu nie ma otwartych straganów. Tu maski, maseczki są po 5 zł. Chciałem zakupu u Ciebie zrobić, kurde. A tu nie ma nikogo, proszę Państwa, tam 3 stoiska na krzyż otwarte. No niestety, jak taki mróz, no to ja się nie dziwię, kto będzie chciał wystawać na tym rynku, nie? No, taki mróz, no to się nie, na tym rynku nie ustoi, bo to za zimno. Dzień dobry, po ile Pani ma jajka? Jak widać, dzień dobry. No co, staniałeś czy coś, czy jak? Nie, już tylko takie zostały. Młode są. Tak. No po ile to są, jakie elki, jakie to są młode kurki, co to jest? To jest M-ka, no. To jest mniejsza M-ka, a, to jeszcze jest S-ka i to jest mniejsza S-ka. A jak wygląda taka M-ka? Niech Pani jedno pokaże, chociaż jajo. A to zamarznięte są w środku, czy nie? A to nie mam w samochodzie. To nie marzną w samochodzie? A co to są te? Proszę bardzo. Kurczaki? To kury. Aha. I taka paleta to ile kosztuje? 15. 15 zeta, to jest, to po 50, tak? Te? A po 40 to są mniejsze? Jak one, mniejsze. Jak one wyglądają? Niech Pani pokaże. Nie. Bo ja się, no muszę wybrać jakąś, no. To co? Po 40. No to ja wezmę te po 40 w takim razie, bo tam prawie tam się nie różnią. Dobra, i wtedy taką jedną paletę. To ile zapłacę za 5 razy 4? 24? Nie, to 30 jest. Tak. 30 to 30 razy 4, tak? Tak, proszę pana. 12 wychodzi. No dobra, to tak będzie. No, jak widać, jajka tylko są, bo tu wszystko nic nie sprzedają. Pusto na tym targowisku dzisiaj. No bo się odzwyczaili od zimy. A zimy, nie uznają już zimy, tak? Trzy lata nie było zimy. No tak, ciepłych bamboszach, proszę panią. Teraz siedzą w domu, ciepłych, a pani się zimy nie boi? Nie. Pani Sibiraczka. Tak jest. No i dobrze, a skąd pani przyjechała? Z daleka? Z Żuław. Żuław, a Żuławy to tutaj niedaleko. No tak, i jaja tam kury noszą, nawet zimą. Jestem jedynym kurnikiem zarejestrowanym w powiecie nowodworskim. Tak? A co zresztą się stało? Reszta nie ma kur. No ale podobno, dlaczego? No na Żuławach jest bardzo ciężko wyhodować kurę, nie? Tak? A nie w związku z tą ptasią grypą? Bo nie. Tam teraz wybijają podobno, indyki wybijają i tak nie dalej. Wiem. Słyszała pani, że podobno w każdym bądź razie jest ciężko, bo jest za duża wilgoć. My jesteśmy takim trójkącie. Wilgotno. Trójkącie takie bermudzkie. I kury nie chcą tam w tym, no, siedzieć. No bo na wątroby wykańczają się. Ja 7 lat szukałam tej rasy, nie? No a pani ta, do zdrowe wątroby mają kury. Tak, pani. Mówię, 7 lat szukałam. A jaka tej to rasy. Rasa? Isa Brown. Isa Brown. To Isa skąd Brown. Pani tą rasę wyciągnęła? To z jakiego... Radomia. Z Radomia. No dobra, jak pani ma na imię? Renata. No witamy, znaczy żegnamy Pomorska Telewizja Narodowa. Ja już biorę jajka, jadę do domu, bo zimno. Ahoj, czerwony kosarz. Bo ja tu...